No hej, cześć, witajcie, z tej strony Błażej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku, jak widzicie, jedziemy sobie już. Nawet się z wami nie witałem, że przed samochodem. Tylko od razu pędzimy sobie do evenciku, który powiedział mi, że jest mój kolega Pączek. Możecie go znać z mojego Discorda ADHD, którego serdecznie pozdrawiam. I powiedział, że jest evencik na torach. Ja jeszcze tego nie sprawdzałam, nie wiem nic. Także miałem przerwę od PCD, bo trochę mi się szczerze znudziło, ale już wracamy, już mi się odnudziło, już mam fazę na PCD, także wracamy. Jak widzicie, sobie fajnie tutaj driftuję nawet. Troszkę przejechałem z skrzyżowanką. Jak widzicie, jedziemy sobie tym Mercedesikiem eventowym. Jest strasznie ślisko, trochę to jest przesadzone według mnie ten lód. Aż tak nie jest ślisko na polskich drogach w rzeczywistości. No ale dobrze, jedziemy. Troszkę driftem. Nie troszkę, tylko trochę bardzo driftem, ale... Może w końcu tam się uda wjechać na tą 37. Dobrze, jeździemy. Na razie nic nie zapowiada na to, żeby byłby tutaj evencik. No nic nie wygląda na to, żeby był evencik, ale coś tu jest. Jest znak robót drogowych, ostrzeżenia. Tu słupki zablokowane. Może sobie tutaj staniemy. Gdzieś przed tym Mercedesem takim samym, tylko w innym kolorze. Przywitamy się tutaj z jednym z moich kolegów. I jedzie... Ojojoj! Ojojoj! Nie wiem, co tutaj się dzieje dobrze. Robią się korki. Ponieważ... No... Tutaj stoją ludzie na torach. Nie wiem, na czym event ma polegać. Coś tu na czacie piszą. Tam BMK ramuje każdego. No ale na razie niezbyt coś się tu dzieje. Także zrobimy zaczęcie, ja poczekam, jak coś się będzie działo i do was wrócę. Dobrze, jesteśmy po jakichś 5 minutach w rzeczywistości. Dla was to była sekunda. Jak widzicie, tutaj coś się zaczyna dziać. Jest jakiś mini roadwork, który wygląda, no, brzydko. No ale jest zwężenie, takie minimalistyczne. Ja sobie tutaj stanę. Pozwolę sobie zaparkować. Już tego nie ma. No, bo oni chyba nie wiedzą, co dokładnie robić, no bo został tu tylko ten znak i już nie ma nic ciekawego. Także widzimy się, jak będzie dalej coś ciekawego. Jak widzicie, pojawiła się tutaj jakaś taka wieżyczka i znowu zniknęło. Czemu za każdym razem, jak włączę nagrywanie, to musi coś zniknąć? No i pipki idzie. Także kolejny odcinek, który nic nie jeździ do waszego do życia i stracił wasze cenne sekundy życia. Także w tym odcinku to było na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Zostawcie suba, lajka, napiszcie jakiś ciekawy komentarz. No i cześć!